Marek Nowakowski. In Paradisum. Jak z nim? Bez zmian. Natychmiast proszę mnie wezwać, gdyby coś. Oczywiście, panie doktorze. Et perducant nos in civitas sanctum Jerusalem. Horus angelorum nos suscipiat. Et cum Lazaro quendam paupere eternam habemus pacem. Habemus pacem, tego ci życzę z całego serca. Ego sum benedictus dominus Deus Israel. Najgorszy czas. W naszym wieku to najczęściej dopada jesienią. Taki byłeś skryty. Nigdy ani słowa o stanie zdrowia, samopoczuciu. Chociaż siedzieliśmy u mnie przy koniaku. Wtedy rozgadałeś się naprawdę. Jedyny i ostatni. Późno. Trzeba kończyć nasze posiedzenie. O której odchodzi nocny autobus? A pamiętasz tego Leonida? Jak on się nazywał? Biały, Rosjanin. Kontraktowy oficer służył w kawalerii. A ten pułk, zdaje się, stał w Mińsku Mazowieckim. Później służył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. To ten wysoki, szczupły, z podkręconym fantazyjnie wośnikiem, prawda? Leonid, chandra go często nękała, typowa ruska skłonność, przepastna rozpacz, duszę rozsadza. Rozjebią wsio i nic nie zostanie, zębami zgrzytał i chlał prosto z butelki. Czerwoni całą rodzinę pod ścienką mu podstawili. Taki kruk z niego wspaniale tańczył trepaka. No... Ach, hrabiego Olgierda, pamiętasz? Klucz majątków na Podolu, na Ukrainie, cukrownie, kamienice w Kijowie. Dwa razy mu zawierali w częściach. Aha. Po pierwszej wojnie i po drugiej wszystko stracił. Ale fantazji nigdy nie stracił. Te przyjęcia, które wydawał w Bristolu. Podobno woreczek kamieni szlachetnych udało mu się uratować, tak mówiono. Kiedy Olgierd odszedł od nas? No, 4 lata temu w listopadzie. Tak. Pogoda identyczna jak dzisiaj. Szare niebo, deszcz, błoto. Widzisz, wszystko co kochaliśmy umarło. Chodzimy pośród cieni, same duchy, zjawy. Umarli ludzie, umarło miasto. Ostatni rok przed wojną mój szwagier tak hulał niesamowicie, do zatracenia, jakby przeczuwał. Resztkę, która mu została, przegrał w pokera. Potem się powiesił. A nie przesadzaj, żaden tam z niego werny chora.
Miał rozpoznanie nieuleczalnej choroby i dlatego tak postanowił. No, nieważne, w czym była przyczyna. Jednak lepiej po drugiej stronie. Naprawdę lepiej. A, dziękuję. Z tej oferty jeszcze nie skorzystam. Pamiętasz, jak wnet po wojnie znów Ampir otworzyłem? Chciałem po dawnemu, z rozmachem, orkiestra, dwa bary, gabinety. Interes świetnie prosperował. Radość z powodu zakończenia wojny domagała się zabawy. Zresztą podobny nastrój panował po wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Tak się cieszyliśmy, że nie zalała nas ta barbaria. Defilada, kawaleria, piechota, jeńcy w burych szynelach, nawet zdobyczne wielbłądy. Nocami w knajpach, aż huczało. Masz rację, po ostatniej wojnie było jeszcze trochę nadziei. Liczyliśmy na Amerykę, Amerykanie nie pozwolą na hegemonię sowietyzmu. Naiwni byliśmy jak dzieci. Więc balowaliśmy, ciesząc się, że przeżyliśmy Hitlera. Lubiłem się otaczać aktorkami. Aktorami. Zabawy do białego rana. To co, zawsze miałeś słabość do aktorskiego stanu. W 1935 roku z Woodstonem u Millera na kolacji byliśmy. Woodston w Alei Róż pod Dziewiątym wynajmował apartament, więc siedzieliśmy przy stole u Millera i patrzymy. Ty królujesz przy barze, otoczony wieńcem pięknych dam. To były tancerki z rewi. Ewablowałeś, czarowałeś banknoty im w dekolty. Naprawdę? Wcale was nie zauważyłem. Ten Woodston pokochał tamtą Warszawę. Wyjeżdżając płakał jak bubr, bankier, zimnokrwisty syn Albionu. A tak się rozrzewnił. Aktorki, aktorzy. Tak, przeważnie głupiutkie stworzenia. Czytać coś z prawdziwej potrzeby, czymś się naprawdę interesować. Skąd? Czasu nie mają. Kilka aktoreczek pożyczyło ode mnie to i owo, jakiś serwis, lichtarze, komplet do kawy. Łakome. Chętnie prezenty im sprawiałem. Niech się cieszą. To zawód raczej płochy. Odgrywają komedie i tragedie dla uciechy gawiedzi i wielmożnych. Nie, wszyscy przesadzasz. Zawsze do Jaracza miałem głęboki szacunek. To zupełnie inny wymiar. To parę długości wyprzedzał pozostałych. I niektóre jego role to co za siła. Dotąd niezapomniane. Majster. Tak. Tak mówiłem do Jaracza. Mieliśmy parę eskapad. Włóczył się z upodobaniem po zakazanych spelunkach na Woli, po Wiślu. Uroczy kompan. To nie był zwykły aktor. Sprawiał wrażenie boleśnie doświadczonego człowieka, jakby wiedział więcej niż my wszyscy. Tak, chyba masz rację. Te jego oczy. Chyba bolało go życie. Uwierało. Gryzło. Przeczucie. Dopiero teraz zdaję sobie sprawę, jak krótko żyliśmy naprawdę. Bo potem właściwie z nas były już tylko zagonione zwierzęta. Nie wyjść na linię strzału, uciec na gonce, przyczaić się, przeczekać. Tak. To święta, prawda? No. Kilka razy byłeś już na linii strzału. To był 45 rok. Zima. Wtedy o mały włos nie pojechałeś na białe niedźwiedzie. Tak. Doskonale pamiętam. Wiesz, ostatnio coraz więcej satysfakcji daje mi lektura książek o czasie minionym. Życie wokół to hałas i zgiełk. Mało co mnie rzeczywiście ożywia. Natomiast kiedyś poczucie więzi ze społeczeństwem, obowiązek obywatelski, ofiara na rzecz wspólnoty, to były moje imponderabilia. Społecznikowskie pasje. Trzeba się z tym pogodzić. Nasz świat się zawalił. Odszedł w niebyt. Tyle lat trzymili tradycję, historię, prawdę.
Zatopili nasz świat. To już Atlantyda. Pamięć to ja mam fotograficzną. Wszystko pamiętam. Ludzi, zdarzenia, domy, mieszkania bliskich. Ja też. Całymi ulicami mogę dawne miasto wskrzeszać. Tu lokal nocny, tam kabaret, cukiernia, szynk, burdel. Oczy przymykam i widzę dawnych ludzi. Słyszę ich głosy. Ciebie z tamtych lat nadal słyszę. Specjalnie do sądu chodziłem i twoich mów obrończych słuchałem. Chluba Palestry, tak twój patron ciebie nazywał. Choćby ta głośna sprawa poszlakowa, ten bezrobotny pistolet przy nim znaleźli, odciski jego palców, zeznania ciecia. To był majstersztyk obrony. Uratowałeś mu głowę. Nikt tego już nie pamięta, oprócz ciebie. To czas pradawny. Pogrzeb marszałka. Burza się wtedy rozpętała. No jakże, doskonale pamiętam. Ale pioruny biły, niebo rozdzierały błyskawice, deszcz spadł rzęsisty. Znak jakiś z góry, sygnał. Wtedy kończyć się zaczęła nasza epoka. Potem już tylko konwulsje, bezsilne zmaganie się z nieuchronnym. Nie przesadzaj. Całą wojnę nadzieją żyliśmy. Ile razy życiem w imię sprawy ryzykowaliśmy? Ja, ty. Zaczęła się równia pochyła dla naszego pokolenia. To, co nadchodziło, było przeważnie wrogie, obce. Nasze ideały rzucano do lamusa, śmiech i drwina. Tak mnie męczy to wszystko. Naprawdę, nie chcę już o tym myśleć. Bo za bardzo się przejmujesz. Świat nie jest taki poważny. Pamiętasz Tomasza Wolicza? Cóż za zbiory, niebywałe bogactwo. Pasy słuckie, najstarsze zegary, kolekcja Persów. A on to miał nosa na cenne rzeczy. Kiedyś zobaczył w wiejskim kościółku pod ołtarzem dywan podarty, rozsypujący się łach. Wiktoria! Zawołał Wolicz. I tak omamił proboszcza, zdobył bezcennego Persa za psie pieniądze. Miał nieomylne rozeznanie. Prawda, właśnie. Takie piękne zbiory. Przed samą wojną Wolicz przeniósł się do Warszawy. Podczas powstania poszło to wszystko z ogniem. Po wojnie aresztowali go i siedział 2 lata za żonę Angielkę. Wywiad, szpiegostwo, to coś takiego. Jak tylko mógł, od razu wyjechał do Ameryki. Adieu, Tatry z Giewontem na czele. I ty, modry Bałtyku. Tak powiedział na pożegnanie ten stary cynik i nigdy nie wrócił. Wiem, wiem. Został głośnym nowojorskim antykwariuszem. Właśnie od niego złapałem bakcyla zbieractwa. Oczarował mnie i zaraził. Trochę tego nazbierałem. Rozkradli niemało, ale trochę z tego jeszcze zostało. O, sam widzisz. Szafa romańska. Siedzimy na ławie z wczesnego renesansu. A tu sekretery, jedna, drugie cesarstwo. Druga, Maria Teresa. Toaletka rokoko. Komórka też, ale chyba kopię. Zegary Ludwik XIV, w tym jeden kominkowy. Sypiam na łożu wiktoriańskim. Bardzo wygodne. Tu wiszą te 2 miniatury holenderskie. Tam nasza secesja. O, żmurko malczewski. Dość, dość, nie wyliczaj, miej litość. Zazdrość po prostu mnie bierze. Te moje mapy, numizmaty też były olśniewające. Mniej jednak miałem szczęścia. Przepraszam, wiem o tym doskonale. Tak się złożyło. Moja chałupa ocalała. Dużo czytam. Najchętniej pamiętniki, XIX wiek, działacze, bojownicy, społecznicy. Tyle w tych życiorysach męstwa, ofiarności, poświęcenia. Przede wszystkim wiary. Lata katorgi, strata najbliższych, ciągle walka i walka. Tyle krwi, bólu, męki. Czy ich następcy ze słabszego już materiału? Mniej wysokiego lotu, materializm? Przecież ta nasza druga Rzeczpospolita cudem została zbudowana. Ile entuzjazmu, radości. W Warszawie my, wyrostki, rozbrajaliśmy żołdaków Kaisera. Te ucieczki do legionów Piłsudskiego.
romantyczne uniesienie. Jeszcze przed 39 rokiem duch w nas stał wysoko. Jesteśmy silni, zwarci, gotowi. No i co z tego? Niemcy z jednej strony, z drugiej Bolszewia. I nasz pułk nie dawał się bolszewikom. Dwa razy nieźle przetrzepali się im skórę, wreszcie dopadli. W cerkwi nas zamknęli. Stara cerkiew, dach dziurawy, magazyn tam jakiś. Tylko na suficie radowały się bizantyjskie malowidła, ci święci, brodaci, zadumani, złocenia w ciemności się błyszczą. Natychmiast uciekać, tak pomyślałem. Dwaj krasnoarmiejcy przy drzwiach stali, ale drzwiczki od zakrystii niestrzeżone. Kilku z nas uciekło. Starsze roczniki, ci, co w 1920 roku walczyli. Gdybym miał talent pisarza, opisać, utrwalić, zachować ślad, pamięć, minie czas naszego pokolenia i mało co z tego zostanie, nawet archeolog się nie dokopie do niczego. Nasze losy, psia krew. Tyle razy ze śmiercią za pan brat. W obozie jenieckim u Niemców rozchorowałem się paskudnie. Przeniesiono mnie do baraku dla dogorywających. Cały tydzień nieprzytomny. Bristol, Adria, wróbel, bodega, bukiet, swan. Wszystkie te knajpy mi się śniły. A raz pączki ociekające tłuszczem. Dlaczego pączki? Nigdy żadnych słodkości nie lubiłem. Pikantne potrawy raczej. Lekarz Szkop tytułem eksperymentu jakiś nowy lek mi wstrzyknął. Szwargota i nade mną, czy serce wytrzyma? Wytrzymało. Gorączka spadła, cielaka bym zeżarł. Po roku wróciłem do Warszawy. Matka w tym czasie zmarła, pracownicy mojej knajpy na Czerniakowskiej wszystkiego dopilnowali, pochówek należyty, pomnik z marmuru, ławeczka przy grobie. Jeszcze gotówka czekała. Trzy garnitury, bielizna, kamasze. Personel w ogień by za mną poszedł. Miałem takiego kelnera Tośka. Odważny do szaleństwa. Spluwę zawsze nosił w kieszeni. Narobił mi strachu ten Tosiek. Nalot zrobili na Empire. Mundurowi i cywile z gestapo chodzą, węszą. Jeden o kontuar się oparł i palcem w wazon stuka. Kwiaty za mało wody mają, zdrętwiałem. Tosiek do wazonu swoją spluwę schował. Wreszcie poszli. I z Tośkiem całą butelkę Martela żeśmy wysuszyli. Cudem z tej cerkwi udało się uciec. Trzech w pościgu zastrzelili. Ja i mój ordynans przy życiu zostaliśmy. Nocami szliśmy, lud wrogi, Rusini z widłami do nas osaczali nas jak wilki. Dotarliśmy pod Zambrów i tam Niemcy nas zagarnęli. Miałem na nogach oficerki, szynel, pod spodem cywilne łachy, które kupiłem po drodze od kmiecia. Ustawili nas w szereg i pytają, kto wojskowy wystąp? Komendant obławy szpicrutą oficerki moje trąca, szynel oficerski wskazuje. Od jakiegoś marudera kupiłem, odpowiadam. Niemiec, kapitan Wehrmachtu, tak przeciągle na mnie popatrzył, uśmiechnął się lekko, jednak zwolniony zostałem. Tak samo jak ty, wróciłem do Warszawy. To był traf. Na ulicy na siebie wpadliśmy, pamiętasz? Wycołowaliśmy się setnie i od razu do mojej spelunki na Czerniakowską powędrowaliśmy. Śledzik pod należycie zmrożoną wódeczkę. Jeszcze ktoś trzeci był z nami. Pamiętasz? Jakże bym nie pamiętał. Dawid Lewi, znany utracjusz i birbant. Jakby to dziś was widzę. Noc, chyba zima, 1938 roku zaszedłem do baru polskiego na kolację, a tam wy dwaj z tancerkami. Dawid w smokingu, futro na ramionach, biały szalik. Następnie przenieśliśmy się do mojego Empire. Remont wtedy przeprowadzałem. Rzemieślnicy, kelnerzy. Piliśmy do białego rana. Dawid nie przeżył okupacji. Rozpoznany został przez szmalcownika. Dasz wiarę? Gimnazjalny kolega z jednej ławki. Jego żona to była piękność oszałamiająca, temperament. Trochę skandalistka. Głośny był jej romans z tym młodziutkim porucznikiem ze sztabu generalnego. Dożyła późnych lat, babuleńka.
Dotąd ją odwiedzam. Zawsze schludna, umalowana, uczesana. Godnie odchodzi, umysł ma jasny. Sama jak palec i ma taką opiekunkę. To hiena. Podkrada jej cały dobytek. Futro, biżuterię, stare tremo, żyrandol w stylu księstwa warszawskiego, srebra stołowe. Permanentnie wynosi. Chciałem złożyć zawiadomienie na policję, ale wdowa nie pozwoliła. Kradnie, wiem doskonale, drogi przyjacielu, ale już długo nie pożyje i przecież tego nie wezmę ze sobą. No i celnie powiedziane. Niczego tam nie bierzemy ze sobą. Wyprzedaję te swoje starocie i mogę żyć dostatnio. Nadszedł czas na te miniatury holenderskie. Tam wiszę. Mam nabywcę, aż się pali nuchoryż nafaszerowany forsą. Może jego dzieciaki dzięki tym starym Holendrom znajdą się w kręgu pięknej sztuki? Kto wie. Jednak nie lubię się rozstawać. Całe życie ze mną były. Przecież tyle burz, zawieruch dziejowych. Wyobraź sobie, pewnemu sławnemu aktorowi podarowałem na jubileusz postument z brązu z figurą Atlasa dźwigającego kulę ziemską. Niebawem stary mistrz zmarł i jego młoda żona wyjechała za granicę. Znalazłem mojego Atlasa w Desie i ponownie kupiłem. Dwukrotnie to dzieło sztuki z XIX wieku moją kieszeń niepoprawnego zbieracza obciążyło. Przemożna słabość. No, rosyjska arystokracja, oni to mieli piękne rzeczy. U nich elita była szalenie wyrafinowana. Przed wojną snuły się po Warszawie jak ćmy białe hrabiny. Ten kielich wenecki od takiej damy nabyłem. A od rotmistrza Leonida starożytny kindżał. Właściwie to w pokera od niego wygrałem. Leonid to był bardzo porządny człowiek. Przed samą wojną z wojska przeszedł do policji. Podczas okupacji był szefem komisariatu na Poznańskiej. Pewnego razu szmalcownik przyprowadził Żydówkę. Skąd pan wie? Pyta Leonid. Mieszkałem z nią w jednej kamienicy, odpowiada szmalcownik. Odprawił go, poczekał i mówi do zapłakanej kobiety. Uciekaj pani, tylko szybko. Wiem od niedoszłej ofiary. Była klientką mojej kancelarii. Masz rację, człowieczeństwo ujawnia się nieoczekiwanie. To były lata 50. Stalinizm na cały gwizdek. Nocą przyjechali po mnie czarną cytryną, zabrali na bezpiekę. Byłeś oficerem wojska sanacyjnego, krzyczy śledczy. Obraża, przeklina, parszywa reakcja, szpieg imperialistów i tak dalej. Drogi panie, odpowiadam, to było prawdziwe polskie wojsko. Broniło ojczyzny przed nawałem Hunów. Siedziałem kilka tygodni, zbliżało się Boże Narodzenie. Inni aresztanci zamartwiają się, jęczą, a ja nic, ani przez chwilę rezonu nie traciłem. Miałem niezachwiane przekonanie, że nowy rok powitam na wolności. Dasz wiarę? Sprawdziło się. Wyratował mnie z opresji Pęconek, mój przedwojenny kelner. Dwóch ich było, Pęconek i Sobkowiak. Pracowali dorywczo. Zarejestrowani jako element wywrotowy, komuniści. Po wojnie przyznali się, że swoją bibułę w interesie przechowywali. Pełna gwarancja, powiedział Pęconek. Reputację pan miał nieskazitelną, w razie czego dobre koneksje. Choćby komisarz Bassini, szef uzbrojenia w komendzie policji, codziennie bywał u pana w Empire. Curaçao tylko pijał. Pęconek w demokracji ludowej objął wysokie stanowisko. I jak się dowiedział o mojej wpadce, to użył swoich wpływów. Wypuścili mnie z koszykowej dzień przed nowym rokiem. Lubili ciebie ludzie różni. Naturę miałeś szeroką, hojną, bez troski raczej z natury, to bardzo pomaga. Natomiast ja zbyt na serio wszystko brałem. Może to skrzywienie zawodowe, prawnik, człowiek zasadniczy. Pragnąłem porządku, ładu, harmonii. Oczywiście w moim życiu wszystko się plotło odwrotnie. Tyle marności, rozczarowań. Ta uderzająca przewaga zła. Tak mało ludzi dużego formatu, czystych, porywających. Duży format polskich osobowości skończył się bezpowrotnie. Ilekroć marszałka Piłsudskiego zobaczyłem, to dreszcz przenikał. Jego siła niezłomna, ten głos niezapomniany z wileńskim zaśpiewem. Czy nie za długo żyłem, wysoko ustawiałem poprzeczkę, przegrana za przegraną i mało się ostało we mnie
pogody ducha, nadziei. Dlaczego los tak rani i masakruje? Czy naprawdę czemuś to służy? Nie wiem. Ba, jesteś maksymalistą. To wcale nie pomaga. Ale zastanów się. Trochę dobrego zrobiliśmy. W sensie ludzkim, obywatelskim. Może na coś to się przyda. Pamiętasz, to był drugi rok okupacji. W sprawach konspiracyjnych umówiłem się z tobą u Lija. Idę i patrzę. Niemcy obstawili całą knajpę. Budy stoją, a ty w środku. Co mogłem zrobić? Wycofałem się. Opowiadali potem kelnerzy, podziwiali ciebie za zimną krew. Bibułę przecież miałeś, broń. Gestapo wpada, a ty spokojnie z bilardu na dół schodzisz. Cywil w skórzanym płaszczu drogę ci zastępuje. Patrzy na ciebie, a ty spokojnie na niego. Przepuścił. Stanąłeś przy barze, goście pod ścianą stoją, ręce na kark założone. Niemcy ich rewidują. A ty opierasz się o szynkwas i wódkę zamawiasz. Barmanowi ręce się trzęsą. Wypijasz jedną wódkę, drugą płacisz i spokojnie wychodzisz. Jeszcze w szatnie papierosy, Juno kupujesz. Niemcy się przed tobą rozstępują. Dopiero na ulicy nogi się pode mną ugięły. Cały byłem zlany potem. A w ogóle to nie przywdziewaj tych szat ascety. Anachorety, czy jak tam. Nie biczuj się tak zapamiętale. Bawić też się lubiłeś. Choćby w 1947 u mnie w Empire. Te bankiety po premierowych przedstawieniach. Byłeś duszą towarzystwa. Niewiasty do ciebie lgnęły. Toasty za pomyślność uroczych dam. Celnie raziłeś serca płci pięknej. Przypominam sobie, jak u ducha na długiej zabawialiśmy się hucznie. Duch, wiesz, właściciel szynku, tak się nazywał. Nomen, nomen. Rok 1930, letnia pora. Dołączył do nas mój wspólnik, Zampir. Dzień zleciał jak mgnienie, także noc. I właśnie do ducha na śniadanko wpadliśmy. Ale ja podziwiam twoją pamięć. Rozrzewniasz mnie tymi barwnymi obrazami z beztroskich lat. Staram się nigdy do tego nie wracać. Zbyt niebezpieczna gra z samym sobą. Tak sielsko to się zaczynało. Julek, mój kolega z gimnazjalnej ławy, ty nie znałeś go. Podczas okupacji nader ryzykowny kpiarz, wąsik sobie puścił, włosy uczernił i taki kosmyk na czole, no wykapany Hitler. Nie jeden Niemiec tak się na niego zapatrzył, jakby naprawdę swojego Führera zobaczył. Znany z ryzykownych wyczynów, po prostu wyzywał niebezpieczeństwo. Tyle śmiałych akcji i nic. Dopiero w przedostatnim dniu powstania zbłąkana kula go dopadła. Wyraz pogodnego zdziwienia na jego twarzy. Moja żona, córka, najbliższe istoty tak dawno już odeszły. Doprawdy zbyt długo to już trwało. No tak. Mnie też nieraz dopada. Nie wiem dlaczego. Takie bzdurne historie z wczesnej młodości. Nagle wyskakują jak królik z kapelusza. Na przykład miałem koleżkę. Razem do Lorenza chodziliśmy. Wspólne wagary, spacery w aleje, kino, pierwsze randki. Czasem dla draki dzwoniliśmy do nieznajomych ludzi. Telefon w tamtych czasach to była nowość. W ten sposób nawiązaliśmy znajomość z dziewczyną o niezwykle miłym głosie.
Zaproszeni zostaliśmy do domu, jej rodzice zamożni ludzie, fabryka cygar, mieszkanie na Senatorskiej. Ta Janeczka po hajnym Medinie biedactwo. Nogi bezwładne, siedziała na wózku, ale taka sympatyczna. Zaprzyjaźniliśmy się z nią, co tydzień na kolację byliśmy zapraszani. Rozbew i móżdżek na grzance. Do znudzenia. No i wyobraź sobie, ta Janeczka za mąż za mojego kolegę wyszła. Rodzice podejrzewali początkowo, że to łowca posagów. Szczęśliwe, udane to było małżeństwo. Co się z nimi stało? Nie wiem. Zapadli jak kamień w wodę. Dlaczego o tym mówię? Nie wiem. Już jako student bywałem w bankierskiej rodzinie. Pałacyk w alejach, lunchia w garażu, lokaje, pokojówki. Ta Ruth bardzo była zbuntowana. Poczuliśmy skłonność do siebie. Kto wie? Ale co się zastanawiać. Zawsze w Jom Kippur do synagogi na Tłomackiej chodziliśmy posłuchać śpiewu słynnych kantorów. Sierota i inni tłumy na ten śpiew waliły. Oni swoją ławkę w świątyni mieli. Liczna rodzina, 3 córki, 2 synów. Wywieźli ich do Treblinki. Dla Ruth miałem schronienie za murem. Wolała zostać razem z rodziną. Ocalał tylko jej starszy brat, Słowikowski. Takie nosił okupacyjne nazwisko. Po 1956 przysłał list z Australii. Korespondowaliśmy aż do jego śmierci. Szwagrem mnie żartobliwie nazywał. Właśnie. Po latach tak sobie myślę, dlaczego ty, mój niedościgniony wzorze Bawidamka i Letkiewicza, takim już do końca pozostałeś. Nigdy nie chciałeś założyć rodziny, mieć dzieci, wnuki. Czy przez te wszystkie lata przechowałeś pamięć o Ruth? Jaka z was była wspaniała para? Dotąd widzę was na tym karnawałowym balu w Resursie. Nie warto o tym mówić. Zbyt głęboko zapuszczasz sondę. Prawdziwi mężczyźni trzymają się jak najdalej od ekshibicjonizmu. Sam mi tak mówiłeś. Ilekroć pytałem ciebie, dlaczego masz tak smętną minę, zgaszone oczy. A niewesołe to wspominki. Właściwie nieustanna żałoba po ludziach, dawnym życiu, mieście, po wszystkim. Cytuję: ciało, dom, bogactwo, żona, synowie, przyjaciele, wrogowie. Wszystko to odrębne jest od duszy. Tylko głupiec uważa to za własne. Cóż to za mądrości? Nic. Coś z dawnych lektur mi się przypomniało. Gautema, jego uczniowie, nauki o życiu, śmierci. Wyłazi natarczywie z samego dna. Wyłazi i skrzeczy. Dlatego po wojnie ten empir prowadziłem, żeby się zagłuszać, nieustannie zagłuszać. Najlepiej czułem się w atmosferze zabawy, błazenady. Świat teatru od kuchni, ta gorączka, wieczna pogoń za sławą, intrygi, świństwa, słodycz i trucizna, zakłamanie, nieustająca gra, wszystko na sprzedaż. Prowadzisz Caritas dla aktorów, śmieli się ze mnie. Prawda to. Jedli i pili na mój koszt. Jeżeli aktor przysiadł się do mojego stolika, to kelnerzy już wiedzieli. Idzie na konto szefa. Ile pożyczek bezzwrotnych. Sprawowałem mecenat nad komediantami. Dużo goryczy w tym jednak. Ta twoja pogarda dla aktorskiego stanu. Przepraszam, że tak obcesowo wnikam w twoje życie, ale przecież Maryjka z rewii Dziewczyna z Seraju to było coś więcej niż chwilowe zauroczenie. Taki wtedy byłeś uskrzydlony. Bardzo cię zraniła, oszukała, zadrwiła. Może i tak, nie mówmy. Przepraszam. Jednak ta twoja programowa lekkość, niefrasobliwość, stan wiecznej zabawy, to mnie zawsze imponowało. Ile ty masz siły, myślałem. Stary chłop i nadal jak motyl, fruwasz, skaczesz z kwiatka na kwiatek. Znalazłeś sposób na życie. Nieraz ci zazdrościłem. Ja natomiast o tobie myślałem z takim samym podziwem. Cóż za dyscyplina.
Niezłomne trzymanie się zasad. Choć doskonale zdawałem sobie sprawę, ile cię to kosztowało. A ci twoi koledzy? Cała ta palestra? Degrengolada, upadek, małość. Za rozdętą fasadą retoryki chlew po prostu. Śmietniska. A ty? Biednie, ale godnie. No co? Wcale tak nie było, przesadzasz. Nieraz musiałem godzić się na kompromis. Prawdę mówiąc, często nie był to kompromis, ale konformizm. Nie, jeszcze gorzej. Miałem niezależność materialną i to był cały komfort. W nic się nie wdawałem. Bezpieczna postawa. Rentier w komunizmie. Czasem dręczy mnie pytanie, czy coś po mnie zostanie? Wskazówka. Ślad jakiś. Drobiazg. Czy naprawdę trzymałem się jakichś zasad? Miałem drogowskaz. Godność, uczciwość, wiarę. Czy popiół tylko poleci to z wiatrem? Nic nie zostanie. No, nie przesadzaj. Doczekaliśmy się. Docenili nas. Uhonorowali. No to niewątpliwy sprawdzian. Mamy nareszcie Polskę. Nie zauważasz tych oczywistości? Zbyt długo na to czekałem. Nie czuję żadnego ożywienia, radości. Raczej obcość. Najchętniej wracam do tamtych odległych lat. Za późno to przyszło. Za późno. Taki jestem znużony. No więc na co czekasz? Chodź do mnie. Tu jest spokój. Prawdziwy spokój. Gdzie? Będziemy razem, obok siebie. Znów będziesz miał swój ampir. Zasiądziemy do stołu. Porcelanowa zastawa, srebrne sztućce od frażeta, wódka w kryształowych karafkach. Przyjdzie jaracz, gwiazdy, gwiazdeczki. Wszyscy oni tam są. Zobaczysz. Zaśpiewasz po dawnemu. Artystki z warieté nie biorą miłości zbyt poważnie. Tak słodko kusisz. Bo powiem ci, kochany Władku, cała ta doczesność to taka krótka chwila. To też czy warto tak trzymać się pazurami ze wszystkich sił? Zostawić to wszystko, zrzucić cały ten balast i poszybować. Jak ptak, czekam. Deducant nos annem, in nostre adventu suscipiant nos martires, et perducant in civitatem sanctum Jerusalem. Siostro, siostro, prędzej! Prędzej wraca do przytomności. Proszę podać igłę. A co się dzieje? Gdzie ja jestem? Wygrał pan kolejną batalię. Serce już pracuje prawidłowo. Wszystko powoli wraca do normy. Wspaniale. Gdzie ja byłem? Jawa to była? Cholera nie. Miałem taki dziwny sen. Byłem na pogrzebie. Przecież on zmarł rok temu. Zapraszał mnie do siebie. Jeszcze jakby woła. Sny, majaki, koszmary. To się zdarza w takim stanie. Ale ma pan żelazny organizm. Serce przetrzymało. Gratuluję. Może lepiej by się stało, żeby nie przetrzymało. Zasiądziemy do stołu. Wszyscy tu będą.
Było to słuchowisko Marka Nowakowskiego In Paradisum. Udział wzięli Adam Ferency, Krzysztof Kowalewski oraz Magda Celówna, Ryszard Barycz i Tomasz Marzecki. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski, realizacja akustyczna Maria Olszewska, reżyseria Andrzej Zakrzewski.